i potrzebnych rzeczy w naszej siedzibie tutaj obok na ulicy Klinicznej 14. Można tam przynosić potrzebne rzeczy. Wszystko jest na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia. Dyżury są od godziny 8 do 21. Najbardziej potrzebne są rzeczy medyczne, apteczki jednorazowe, chusty trójkątne, odkażające takie po prostu, no, spirytus alkoholowy, woda utleniona. Oczywiście najbardziej są potrzebne kuloodporne kamizelki i hełmy, ale tak jak to mówi pan burmistrz, to wszystko powinno być po prostu przekazane przez państwo polskie z rezerwy Wojska Polskiego. Więc być może takie transporty będą, albo już są, o których może nie wiemy. Swoją drogą, proszę się spodziewać, że najprawdopodobniej będzie bardzo dużo osób tutaj u nas w Bielsku i na Podlasiu, ponieważ w tej chwili osoby, które miały do mnie dojechać również, bardzo długo stały w kolejce. Drogi są zablokowane, bardzo długo stoją w kolejkach, zanim przejdą przez granicę. Więc wszystkie telefony, które otrzymujemy od państwa, że mam dwa miejsca, że przyjmę matkę z dwójką dzieci, że mam dwa pokoje wolne, że mam łóżko, mam materac, mam koce, mam kołdry, bardzo są nam potrzebne i bardzo za nie dziękujemy. Telefony mój i pani Łabowicz są podane na naszej stronie internetowej. Jutro na pewno pan burmistrz też uruchomi taki punkt w Urzędzie Miasta i pewnie w Urzędzie Starostwa. Będzie wspólna, jak pan burmistrz mówił, wspólne spotkanie i na pewno wszystko będzie uruchomione, będzie działało tak jak trzeba. Wszelkie wasze zgłaszane informacje będziemy zapisywać na swoich, w swoich notatkach. Będziemy mówić, co jest potrzebne, co trzeba przynieść, a po co ewentualnie przyjedziemy, jeśli komuś jest potrzebna jakaś ciepła kurtka, czy ciepła czapka, czy ciepłe skarpety. Po prostu na razie nie zbieramy żadnych ubrań, żadnych rzeczy, ale być może będzie taka sytuacja, że przyjadą ludzie i będą mówili konkretnie, słuchajcie, potrzebne, bo musieliśmy uciekać, wzięliśmy tylko cieniutką kurteczkę i coś tam jeszcze i nic więcej. Więc po prostu na pewno punkty informacyjne, do których, które będą telefony podane i na stronach Urzędu Miasta, i na stronie Związku Ukraińców Podlasia. Proszę, trzeba z nich korzystać, dzwonić, pytać, zanim zaczniecie, właśnie to już miałam przed naszym spotkaniem kilka telefonów. Bardzo dobrze, że dzwonicie, pytacie i mówicie, co trzeba, z takim pytaniem. Nie przynosicie wszystkiego od razu, co tam macie w domu, tylko po prostu jest pytanie, co jest potrzebne, czy jest potrzebna, czy są potrzebne leki, czy są potrzebne konserwy, czy są potrzebne koce. Przede mną, bo przed chwilą pani zadzwoniła, że ma dwa nowe koce i czy są potrzebne. Tak, proszę państwa, wszystko jest potrzebne. Kołdry, poduszki, koce, ciepłe skarpety, jak się dowiedzieliśmy ostatnio. No i oczywiście konserwy, ale proszę pamiętać o konserwach zamykanych na takich jednorazowym otwieraniem, żeby to nie były konserwy takie, których się trzeba będzie otwierać pół godziny czy tam, tak? Także po prostu, proszę bardzo, jeśli ktoś chce się z nami podzielić,